kolorowe ściany z postaciami z bajek, kolorowe wykładziny podłogowe i całe mnóstwo zabawek. Wszystko po to, aby maluchy i starszaki jak najchętniej bez porannego ociągania się i marudzenia chciały przestąpić próg nowego przedszkola i żłobka w dobrym mieście. Obie szacowne instytucje, chociaż ta druga nieco zapomniana, otrzymały nową siedzibę. Radość dzieci wymalowana jak zwykle na ich buziach, ale jeszcze większa na twarzach rodziców. Bardzo mi się podoba, jest ładnie, kolorowo, jest dużo lepsze niż poprzednie, które było, no już wiadomo, stare. Córce również się podoba, więc to jest najważniejsze. Bo przede wszystkim zacznijmy od tego, że to wszystko jest nowe, tak? Jest przyjemnie i bardziej kolorowo, no to co dla dzieci ważne. No i warunki socjalne, myślę, też są dużo lepsze. Każde dziecko mówi, że jest fajnie, ładnie. To jest najważniejsze, tak? Że jest zadowolony. W takiej chwili warto powspominać i podzielić się refleksjami z przebiegu niełatwej do zrealizowania inwestycji. W powstanie placówki wychowawczo-edukacyjnej zaangażowanych było sporo osób, ale również finansów pozyskanych z różnych źródeł. Okazuje się, że decyzja o budowie placówki wymagała sporo odwagi. 7,5 miliona złotych to koszt, który w pierwszej chwili budził lekkie nawet przerażenie. Może nie dlatego, że budżet nie wydoliłby, ale że jednak tak ceny wzrosły, że była to tak wielka kwota. Tym bardziej, że dofinansowanie nie było zbyt wielkie, bo na poziomie niespełna 700 tysięcy złotych, a więc tak jak ja przesadnie trochę mówię, 10%. O podejmowaniu inwestycji edukacyjnych w większości przypadków decyduje jeden czynnik. Zwracam też uwagę na to, jak demografia się układa. W tej chwili jednak następuje lekki wzrost. Nie wiem, czy to jest trwała tendencja, ale lekki wzrost jest. Jeżeli ta tendencja się utrzyma, to będzie to oznaczało, że te przedszkola są potrzebne. Sam fakt, że miejsc pracy w Dobrym Mieście powstało tyle, że praktycznie każdy, kto chce pracować, tą pracę znajdzie, może nie zawsze odpowiadające jego oczekiwaniom, ale jest praca, to też jest tym powodem, dla którego warto przedszkola budować. Złe słowo, nie warto. Trzeba budować przedszkola i żłobki też. Do prowadzenia placówek wychowawczo-edukacyjnych dla najmłodszych potrzebny jest personel, który oprócz wysokich kwalifikacji zawodowych musi się wyróżniać empatią w stosunku do dzieci, bo maluchy potrafią jak dorośli mieć lepsze i gorsze dni. Ja w ogóle kocham dzieci i kocham małe dzieci. I powiem szczerze, że ten żłobek był zawsze najbliżej mego serca tak naprawdę. Włożyłam tutaj wszelkich starań, żeby te nasze sale wyglądały pięknie, bajecznie. W chwili obecnej mamy 28 dzieci. Miejmy nadzieję, że już za dwa dni będzie mogła to być 30. Zajmujemy się opieką, wychowaniem i edukacją, ale również zajmujemy się dodatkowymi zajęciami, czyli zajęcia plastyczne, muzyczne z elementami logopedii. Oczywiście wszystko oparte o plany pracy. Byłyśmy pod wrażeniem, jak dzieci potrafią współpracować z klanzą, z bańkami, z piłkami, z muzyką. Było po prostu bajecznie i bezbłędnie. Wygląd wnętrz to też zasługa wielu ludzi, a do niektórych prac udało się pozyskać sponsorów. Choćby na pomalowanie ścian piękne, na zakup kanapy, która jest w szatni. W obiektach przedszkolnych i żłobkowych jedną z głównych spraw jest bezpieczeństwo przebywających w placówkach dzieci. Wszyscy są zadowoleni. Warunki są tutaj o niebo lepsze, to już jest XXI wiek co najmniej. Pięknie, kolorowo, czysto i bezpiecznie. Nawet narożniki są zabezpieczone, żeby dziecko się nie uderzyło. Także jest pięknie, personel jest przygotowany, wszyscy są szczęśliwi. Lokalizacja całego kompleksu z placem zabaw cieszy okolicznych mieszkańców, którzy doceniają fakt, że zagospodarowano centrum miasta i ich najbliższe otoczenie. Mieszkańcy są zadowoleni, że będzie tutaj teren zadbany, że jest coś się będzie działo. Wcześniej to był nieużytek. W tej chwili jest zasiana trawa dookoła, jest pięknie i nikt nie zgłasza żadnych pretensji. A czy lokalizacja jest zła? Jest to centrum miasta, są przygotowane miejsca parkingowe, droga dojazdowa, będzie jeszcze budowana od ulicy Zwycięstwa jeden kawałek jezdni. Także to jest przygotowane miejsce i jak najbardziej odpowiednie do tego, żeby przebywały tu dzieci. Jest też plac zabaw z boku budynku, przeznaczony i dla młodszych dzieci, i dla starszych, i tam też jest zieleń, są drzewa, jest trawa, także nie ma tutaj zabetonowania, wręcz przeciwnie, to jest jak najbardziej miejsce przyjazne dzieciom.
Plany odnowienia dobromiejskiej infrastruktury edukacyjnej dla najmłodszych są przygotowywane i niebawem będą realizowane. Chociaż wpływ na nie może mieć demografia. Myślę, że to jest pierwszy pomysł, a nie ostatni. Tak jak wielokrotnie mówiłam, kolejnym jest budowa przedszkola na ulicy Grudziąckiej. Tamto przedszkole nie nadaje się do użytku. I przedszkole na ulicy Malczewskiego też nie spełnia warunków, więc wybudujemy nowe przedszkole i przedszkole na ulicy Malczewskiego też będzie miało godne warunki. Tutaj mamy 7 grup, czyli 175 dzieci. Na ulicy Grudziąckiej nie wiem, czy będzie 5 czy 7, w zależności od tego, jakie będzie zapotrzebowanie, jak dzieci będą się rodziły, bo tego nie wiemy, czy będzie przerastała liczba dzieci. Mamy zaplanowane na ulicy Grudziąckiej kolejny oddział żłobkowy, być może jeżeli będzie brakowało, mamy możliwość i będziemy dobudować i oddziały żłobkowe, no i ewentualnie większe przedszkole na ulicy Grudziąckiej. Pobyt w nowym przedszkolu jest finansowany przez rodziców i gminę. Na żłobek też udało nam się pozyskać dofinansowanie z programu Maluch Plus i tutaj do każdego dziecka mamy dopłatę w wysokości 100 zł. Chociaż na dziecko w przedszkole też otrzymujemy tak zwaną dotację, to jest 1400 zł rocznie na dziecko. Licznie przybyłym gościom panie nauczycielki wspólnie z dziećmi przygotowały artystyczną niespodziankę, która wszystkim sprawiła niemało radości i satysfakcji, bo dzieci pokazały, że na scenie radzą sobie znakomicie. Rano budzę się, jaki piękny to czas. Słońce wstało już, a więc pora już wstać. Szybko myję się.